Cześć, kolejny odcinek. Tym razem z Lost Depot. A nie, dobra, zagramy grę z serwerem. Będzie dla was pokaz dzisiaj klasy, której jeszcze nie było, czyli Gunnera Juggernauta z overclockowanym BRT7, z tego co pamiętam się ta broń nazywa. Będzie to build, który powinien być dla was, jeżeli jesteście graczami innych tego typu roguelike'ów, czymś co widzieliście już milion razy, czyli projectile w każdą stronę postaci. To jest nasza docelowe zadanie na kinetycznym oczywiście uzbrojeniu. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Na razie na chwilę obecną chcielibyśmy raczej masowe upgrade'y na tych pierwszych levelach, zanim odblokujemy albo przerolujemy się po BRT. Gold będzie bardzo ważny, jakbyśmy byli nieszczęśliwi na tym pierwszym oczywiście rerollu. Trzeba będzie zrobić to ponownie, także gold jest ważny. Kwiatki na sidequestie, ok, nie jest źle. Critical damage fioletowy, absolutnie, na razie tak jak mówię, ten build zależy paradoksalnie na początku nie od overclocka main broni, tylko od zbierania dodatkowych rzeczy. Build będzie dość kosztowny, jak zresztą większość w tej grze, jeśli chodzi o nitro, więc nitro absolutnie, wtedy kiedy można zebrać, trzeba to zrobić. I lecimy dalej. Na razie starając się dobić piąty level, odblokować BRT i już na tej broni starać się, że tak powiem, osiąść i ją overclockować w pierwszej kolejności. Reload bardzo fajny, ale wezmę mining na razie. Tak jak mówię, ta pierwsza nasza broń jest akurat z kategorii zapychacz, nie jest niczym szczególnym ważnym. Wezmę te wszystkie upgrade'y dotyczące General Motors, generalnego upgrade'u naszego konta. Lecimy tutaj do góry, zobaczymy. O, kwiatuszek na takiej lawie, ale dodge. Tutaj wybuchające pola. O, dwa kwiatki na czubie, to mile widziane i drop jest od razu obok, więc tu chyba załatwimy dwa questy za jednym zamachem zasadniczo. Mamy turbo, no i to jest właśnie teraz, o, jest BRT, więc nie musimy jakoś za bardzo rolować, oszczędzić golda, co jest dodatkowym oczywiście value. Ta klasa jest dość tanki, więc absolutnie, jeżeli wylosuje się jakiś dobry armor, to chcielibyśmy też zainwestować właśnie to, no Juggernaut, prawda, nie bez powodu. Ta klasa jest nazywana być może Juggernautem, że potrafi więcej wytankować. Udało się, no weźmiemy jeszcze coś takiego, absolutnie, bardzo dobry fiolecik spadł, bardzo dobry drop. I teraz wszystko co do BRT, tak, ale to jest overall bardzo dobry upgrade, oczywiście fioletowy, więc też jestem w stanie go wziąć. Dobra, sidequesty zrobione, teraz wszystko co nam zobrakuje BRT musi być brane, jeśli chodzi o rolki i te nitro, tego golda, którego nie będziemy w stanie zdobyć, oczywiście zawsze to robimy, bo tak jak mówię, chcemy teraz overclockować jak najszybciej, a później zbierać damage projectile'owy, nie, albo kinetyczny do naszych broni. Także teraz już chill out, będziemy po prostu starali się zebrać jak najwięcej expa, staram się to wydrożować, podnieść to co tutaj leży. Upgrade do BRT fire rate'a bierzemy, absolutnie, tam mieliśmy jakieś wybuchy, wyszła też oczywiście elita, także elita. Także na razie z tego co widać te BRT strzela tak niepozornie w cztery strony, ale spokojnie, to dopiero początek. Dlatego warto odblokować sobie wcześniej, zanim pójdzie się na wyższe poziomy trudności, tę broń na 12 levelu, wylevelować, bo generalnie tak w tej grze polecam działać, żeby zagrać sobie na niższym hazardzie w celu odblokowania overclocka i później dopiero granie tego prawdziwego rana, który ma już nam przejść grę i właśnie na overclockowaniu już tej broni, którą pod niego wcześniej levelowaliśmy. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś turbo complicated, co właśnie powiedziałem dla was. Reload weźmiemy absolutnie. Staramy się tutaj setupować ponownie więcej dipsa. Teraz już skupiając się na tym legendarnym naszym elitarnym gościu, przeciwniku. Dodżować oczywiście wszystko co się da. Kolejny damage do BRT i nasz pierwszy overclock. Piercing shoty bardzo mi się podobają. Fire rate się zmniejszy, ale nadrobimy tego fire rate'a później. Piercing shoty są oczywiście super clutch, więc jeden z ważniejszych generalnie overclocków na tym buildzie, wydaje mi się. A na 18 levelu i tak zobaczycie. O, już możemy, nie możemy, ale damage. Myślałem, że możemy już trochę nadrobić ten minus, ale jakby, no to nie jest minus, że tak powiem, to jest wciąż duży plus. All kinetics, tu akurat jest dobre, możemy to wziąć. O, żeby inne też bronie jako tako były supportowane. Teraz chciałbym przez to, powiem szczerze, przebiec, nawet wytankować życie, żeby zebrać jak najwięcej expa, zanim zrobimy oczywiście zmianę mapki. Przejdziemy teraz dołem.
Kolejna broń i na tym buildzie chcielibyśmy po prostu więcej strzelania, prawda? Więcej strzelania, mało granatów akurat tutaj, więc... To co strzela jest ok, to co eksploduje, to co zamienia się w beama, w ogóle w jakiśkolwiek elemental damage, nie. Jest mech. Opieramy się na projectilach i to pikujemy zdecydowanie w pierwszej kolejności, to jest nasze prio. Wchodzimy do dropka. Są jakieś BRT fajne upgrade'y? Jest jeden. I absolutnie tu możemy już oszczędzić wszystkie resursy. Move speed może być wzięty raz rolne, bo to kosztuje tylko 5 oczywiście. No, weźmiemy ten critical. Fire rate też bardzo kusi. No, wydaje mi się, że critical może być po prostu lepszy. Dobra. Zbierzemy oczywiście tutaj ten darmowy resource, który update'uje nam konto. Jest bardzo ważne, to można, może ktoś powiedzieć, o, to nie ma wpływu na rana, te procenty, upgrade'y całokontowe nie są tak ważne. Absolutnie jest to błędne rozumowanie, moim zdaniem. Zbieranie tych resursów po drodze jest turbo clutch, bo dodatkowe potem x% niebagatelnie wpływa na ranę na wyższym poziomie trudności i to zasadniczo z każdego rodzaju upgrade'a, który robimy, więc ważne, żeby po prostu zbierać te resursy, nawet które nie używamy w tych ranach, tylko po prostu później na konto. Powiem więcej, nawet na niektórych ranach, jak wiedziałem, że już zaraz umrę, to biegłem w kierunku tego resursa, żeby go jeszcze zdążyć trochę zminować. Aha, a? Żeby, wiecie, troszeczkę, jak już wiedziałem, że nie żyję, to żeby coś z tego troszeczkę jeszcze dla siebie wymuskać, prawda? Ojeju, tutaj się wpierdzielam, nie znam gorsze koko jumbo, no ale jakoś to będzie, jak zgaduję. No, dla nitro zrobię wszystko, XD. Dobra, nitro. Mam już 24 na tym ranie, not bad. No i tutaj jest ten Jade, który bardzo ważny, później wpływa na rozwój naszego damage'u oczywiście na koncie, więc podniosę go, ale nie za wiele. Mogę się potem po niego ewentualnie wrócić, tutaj sproksuję te... wybuchy. Okej, okay. Ładnie wydrożowane. Pójdziemy na dół. Mamy na to questa, więc absolutnie. Tutaj ten resource też akurat, który jest na upgrade konta, też się, że tak powiem, wpierdzielił. Ale trudno, zatankuję trochę życia w całym tym procesie. Tu możemy wziąć critical. Okej. Okay. Dużo nam się tutaj chłopów wszędzie nagromadziło, więc no... Przydałby się ten overcloak na 12 jak najszybciej do BRT, ale jakoś to będzie, jak zgaduję. To jeszcze nie jest absolutnie sytuacja kryzysowa, w której musimy powiedzieć, o, to koniec giereczki, coś w tym stylu. Dobra, to już zabraliśmy. Tak mówię, ta klasa jest dość tanki, więc tu z plusów naprawdę jesteśmy w stanie, dzięki temu bazowemu armorowi i większej ilości życia, trochę sobie przestanąć i zebrać parę tych hitów z łapy od tych robaków. Jak wiemy, że po prostu setupujemy sobie lepszy resource, nie? I albo ścieżka management na później, nie? Więc no, to jest akurat dobra opcja. Okej, okay, tu jest żyćko. Przechowiłem sobie to żyćko, a potem zrobię taką ścieżkę naokoło tego dropa, zbierając expa po drodze, nie? No, tutaj nitro, absolutnie trzeba to nitro podnieść. Cyk, 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 cyk. XP Jane... Możemy wziąć XP Jane, żeby troszeczkę nadrobić te levele do BRT zaraz. Absolutnie, na razie moje overclockowanie leży i kwiczy, ale... No worries, jestem jeszcze absolutnie dobrej myśli pod tym kątem. Okej, 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 okej. Tutaj jest znacznie mniej agresji w reroll audycja, jeśli chodzi o ten aspekt. Tak jakby tutaj projectile damage wciąż jest całkiem dobry do naszych innych broni. No. Reload do BRT, easy money. Nie ma nawet blisko kolejnej opcji w tamtej rolce. To jest najlepszy moment, nie wiem czy też jest tak u was, jeśli chodzi o roguelike'i, no z moim ulubionym momentem grania w tą grę jest moment upgrade'u. Jak się pojawia ta ramka z wyborem upgrade'u, albo po prostu odkrywa się coś nowego, co muszę przeczytać i czy chcę to zastosować w tej postaci, czy nie, wtedy czuję, że jest to prawdopodobnie na chwilę obecną mój taki top 1, top 2 ulubiony gatunek gier, nie? Pod tym względem uwielbiam ten moment takiej właśnie bardzo mi się to podoba. Weźmiemy expa, nie ma upgrade'u do BRT, wciąż taki troszeczkę underroll. To spróbujemy sproksować.
Zobaczymy, czy uda nam się tutaj. Może jakoś tym drop podem po prostu będę chciał zabić tą elitę. Na razie nie bardzo tutaj zdążę, bo oczywiście no, jestem tutaj oblężony, że tak powiem. Ale no, co poradzisz? Jak nic nie poradzisz. Musimy grać z tym, co mamy. Karty się rozdały. Nie było na pewno złego startu. Mieliśmy też dobry loot z dropów. Więc no. Na to nie narzekam. Tak, moim tutaj planem będzie chyba... Też nie, bo to za dużo zajmuje. O, tam duże expa spadło. Także może to jakoś wybiegamy. Update do BRT w końcu. Duże expa też tu jest w zanadrzu. Dużo golda też tu jest w zanadrzu, więc no, może. Comeback is real. Tutaj nie ma nic. Weźmiemy tego fire rate'a. Do innej projectile broni, którą mamy na stanie. Inatig absolutnie zgrywalny. Spróbujemy w ten sposób, prawda? Just in time. Te drony są całkiem fajne. Lubię te drony. Lubię te drony jak najbardziej. Fire rate, projectile. No widzicie, niektóre klasy by tutaj zginęły. Nie możemy na pewno wziąć tamtego. Wezmę tego knockbacka. 104 golda. Rolniemy na BRT. Overclockujemy. 25 damage. All other weapons plus 25 damage. The damage would increase the damage of all. Się weźmiemy to. Tak jak mówię, to jest akurat typowy BRT build, więc skupię się na jego upgrade. Teraz 18 level waiting room. I projectile damage generalnie. Max HP weźmiemy tutaj, paradoksalnie. Tak jak mówię, widzieliście, jaka ta postać pływa tankowna, jak na Gunnera, więc pójdę na razie w tę stronę. No udało się to w miarę wynawigować, mam najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o eko. 60 do 90 praktycznie. Fire rate BRT absolutnie. Damage BRT absolutnie. Critical chance absolutnie. No, czy mogę powiedzieć, że mogło być lepiej? Może trochę tak. Jeszcze rerollniemy po BRT upgrade. O Jezus, mogło być lepiej. Jeszcze epickie BRT. No, tutaj był na tej rolce totalny high roll. Kto wytrzymał do tego momentu nagrania i twierdzi, że to był high roll, niech napisze jeden pod nagraniem, bo lepszego shopu chyba nie mogłem dostać. To był idealny shop. Więc te takie niedostatki w RNG, które może miałem wcześniej, to teraz ten shop nadrobił. Niebywale. Także jestem happy. Podążam też do bardzo szybkiego wykonania questa. Co cieszy, ta lawa nas tutaj pali, ale tak mówię, jestem tankiem, mam to gdzieś. Stryk quest wykonany. I teraz definitywnie możemy... No, weźmiemy ten 5 damage akurat tutaj. Jeszcze nie roluję, mogą być znacznie gorsze opcje, prawda? To golda trzeba szanować już teraz. Więc tak zrobię. Nitro za to, wypłukaliśmy się z nitro do zera. Więc chciałbym na tym ranie jeszcze jakoś zebrać Nitro Lisos, jeżeli tylko się uda. Chociaż tak 20-30 byłoby naprawdę idealnie. Nie mówię o większych liczbach, no bo to już było marzenie, nie? Marzenie rana, ale... No, jest resource na konto, też go podniesiemy, jest na to czas. Poniekąd 3 levele do upgrade'u BRT. Może się uda. Jak zupgrade'ujemy, jestem w stanie uwierzyć, że build się odpali niebywale. Sporo expa tam leży. Należy o tym pamiętać. Gdzie to jest na mapie? Tutaj, w tym rogu. W sumie wydaje mi się, że teraz go podniosę już tak czy siak. Może nie całego, ale część. Możemy teraz tutaj trochę przystanąć, bo tak jak mówię, to jedna z naszych broni projectile'owych daje mocne damage do przodu. Więc tak naprawdę jest to moment, żeby trochę tą hordę przeczyścić. Nie ma tutaj BRT. Weźmiemy 5%. Fire rate też był w porządku. Ale wezmę tutaj bardziej dipsa. Tutaj trochę wytankujemy na pewno. Wbije się grubo po tego dipsa. Po tego expa. BRT jest, fire rate. Już niedługo w teorii. Ale no, tutaj biorę potężne niestety tanki. Tanki w morda. Tu jakoś dołem, jak zgaduję. Sproksujemy te wybuchy. Swarm detected, panie. Zdaję sobie z tego sprawę. Rerollniemy w BRT, nie ma. Weźmiemy reload. O, tamten gości już widzą niestety. Niestety zauważyli. Przyjaciele. Ale tutaj mam nie najgorszą jeszcze ścieżkę chyba, nie? Tak. Not bad. Mamy bardzo dużo expa. Należy o tym pamiętać wciąż.
Te drony są naprawdę dobre na tym buildzie. Wydaje mi się, że te drony są naprawdę ciekawe. Dobrze pomagają, jak coś się właśnie przedrze w jakiś tam projectile range. Przez projectile range. Naprawdę jest to opcja, która może być brana pod uwagę jako coś w miarę kluczowego. Na razie tutaj jeszcze nie będziemy. Zbiorę expa, bo staram się zherolować BRT na 18. Nie. Nie. Nie, ale no to jest mocne, natomiast nie. Luck? Nie. Jest. Damage. No i teraz wciąż jeszcze mamy okazję. One more time, jak to mówią. Zaraz tutaj wbijemy i zobaczycie, co się stanie na 18. Jeżeli oczywiście dostanę BRT upgrade. BRT upgrade, waiting room, overclock, no i odpala się. Bum, 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 bum. Teraz nasz build już jest odpalony, jak widzicie. Chyba właśnie wygraliśmy grę. Fire rate, sure. Damage do tego, tak? Nie, projector. Chyba przeszedłem grę, co? Ten status effect jest chyba do dupy, ale... Wezmę go, bo tam jedna z tych broni się switchuje później, jeśli chodzi o... Reload speed? Weźmiemy reload speed. Też widzicie, teraz już niewiele jest potrzebne. Odpaliliśmy się, zdążę go zabić, podnieść expa i podnieść dropa. No. Increase your damage. Dobra, weźmiemy to. Fire rate do BRT albo damage. Weźmiemy damage. No bo, to był chyba ogólny damage projectile. To misplay. Był lepszy. Target, no ale cokolwiek. Expo jeszcze zbierzemy. Te drony są naprawdę ciekawe. To nie jest zapychacz w tym buildzie. Wydaje mi się, że te drony dają... Weźmiemy HP. Dają całkiem niezłą opcję do stabilizacji czasem sytuacji. Wydaje mi się, że uratowałem je wręcz na tym teraz wave'ie, te drony w paru spotach. Może drony props. Nie mamy teraz tutaj absolutnie pieniążków na jakieś manewry. Możemy wziąć to i zasadniczo powiedzieć go. Natomiast należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jeszcze potrzebuje. No niewiele, powiem szczerze. Niewiele potrzebuje z plusów. Wydaje mi się, że żeby się odpalić, to jesteśmy właściwie przygotowani na niezłą bonanzę. Okej. Damage'owa jest całkiem nie najgorzej. Na razie skupimy się na kwiatkach, oczywiście na podnoszeniu nitro także. Ostatnia mapka, więc... Te skały takie puste. Trochę puste, co? Na razie jeszcze niczego nie widziałem. O! Jest pierwszy, a tam jest pełno nitro, ale no... Strasznie niefortunne. Skupię się na wyczyszczeniu na razie tego. Nope. Nie uda mi się wyczyścić, chociaż... Może. No, teraz się czuję jak Vampire Survivor, co? Poniekąd. Nitro jeszcze podniesiemy. Reload speed, status effect. Weźmiemy damage do tego. To też poniekąd strzela, prawda? Jezu, tam pięknego expa. Od razu się chciałem wrócić. Ja pierwsza myśl to była, nie, no nie, no tyle expa na ziemi, ale jak to? Ja zrobimy kółko. No, Christmas tree to jest ten exp. Krytykała. Damage. Armor był spoko, ale... Versus ten final boss armor i tak nie ma takiego znaczenia, moim zdaniem. To juice. Huge upgrade. Big dick damage, jak mam ja jeden z innych youtuberów. Huge. Drop pod tam jest, nie powinno mieć problemu z podniesieniem go. Także wydaje mi się, że jest to definitywnie na razie najlepszy build gunnera, który odkryłem. Może nie trzeba go jakoś bardzo odkrywać. Ale jeżeli miałbym tak to określić, to najlepsze, czym grałem po prostu.
Może te drony? Tak, te drony oglądają na niezłego juice'a, więc może drony. No, uciekaj mi z tym resursem. Ale expa co? Ej, ta wyszła. Fire rate, move speed. Nie będę brał tego movement speeda na minus. Wydaje mi się, że to jest próba trołu giereczki. Dobra. Ale expa. Szybciej zabiję tam elita niż wyzbieram chyba, co? Jak to wygląda? Mecz. Może uda mi się do końca przyszłego tygodnia wbić raz na weekend, od jutra już mnie nie ma. Więc nie spodziewałbym się zarówno streamów, jak i odcinków od jutra aż do pewnie niedzieli albo poniedziałku. Teraz się przenoszę na Nintendo Switcha do mieszkania mojej dziewczyny, natomiast koniec końców chciałbym w przyszłym tygodniu, jakbym grał, dobić maksymalne level wszystkimi klasami i zobaczyć te jeszcze bardziej odpalające się endgame buildy, które są, których przeznaczeniem jest właśnie podbicie hazardu piątego, jak zgaduję, na tych bardziej zaawansowanych mapach. Stryk. Excellent work. Nie zrobiłem sidequesta, ale trochę cokolwiek. Mamy 24 pieniążki, tak. Możemy rerollnąć, to nie widzę nic szczególnego. Co 24 mamy reload speed do tego, absolutnie, wezmę i go. Mamy już fajną mapkę. Gold i nitro, chociaż nie, zaraz, bo ja mam chyba jakiegoś tam fioletowego perka, nie? Za posiadanego golda, który daje kryta. Więc akurat gold i nitro generalnie mogą nie być aż takie złe wciąż. Zobaczymy, jak ten build szybko poradzi sobie z finałowym. Będziemy paradoksalnie movement speeda. Wydaje mi się, że 5% damage już tyle nie zmienia, a 5% speeda w nawigacji na tej mapie może być klacz. Czasem. Bańka się odpaliła, no ale whatever, sproksujemy to. Prok. Wow! No, te kokony to podają zawrotnym tempie. Jeszcze zanim, o ile w ogóle dożyję, bo teraz widzę, że nagle zacząłem zbierać jednak milion dipsa od tych elit. Jak dożyję i się wyleczę, to będzie cudownie, ale chciałbym jeszcze definitywnie tutaj podleczyć, zanim odpalę bossa, bo na razie jestem na statusie zheroowania jednym dobrym skokiem mnie, więc poszukam żyćka. Pana tu gdzieś jest. Mam taki damage, jak się nie zakorkuje, to powinienem czyścić bez problemu przy leczeniu. Tutaj chyba nic nie ma. Jest ostatni kokon. Na tej mi jeszcze nie zależy. Leczonko. Niam, leczonko. Dużo kaktusików, tak nazywam ten resource, kaktusik, tak trochę wygląda. Wezmę kaktusiki. Jak nie uda się rando, przynajmniej będę miał kaktusu tyle, że... Masakra. No i teraz przeczyśmy z której ze stron, która wydaje się najbardziej optymalna. Jeszcze bym się wyleczył, ale pierw pójdziemy po tego kokona. A, to jest jeszcze drapon, okej. Pierw pójdziemy po ten kokon. Uwolnimy tą elitę, może jej po prostu spuścimy na głowę zrzut. O, tu jest żyćko. Weźmy pierw żyćko. Yeah. Prawie full HP. Właśnie może podregenerujemy zaraz. Trochę mining kuleje, ale... Nie jest to na tyle złe. Zaraz wyjdzie boss, więc nie wiem, czy się zdążę jeszcze podleczyć. No, powiedzmy, że to.
To jest jakaś tam forma AP gainu, prawda? XD. Dobra, zanim boss wraci... O, nice. Znalazłem. Generalnie wygląda to, jakby dawało mi to bardzo mało, ale tak naprawdę, że naprawdę wygląda to dlatego, że większość tych krasnoludów po prostu cały czas się porusza na jednym HP, znaczy na 100 HP, a ten krasnolud, no, zdecydowanie jest bardziej tanki. No i teraz zobaczmy. Wiadomo, że nie będzie tu jakiegoś zawrotnego damage'u, ale powinien być całkiem niezły. Najbardziej mnie, może nie stresują, ale niepokoją takie momenty, kiedy on się napędza, swój skok, a ja level upuję akurat w tym spocie. Jest to takie trochę niepokojące, prawda? No jest koniec końców, wydaje mi się, że jest już wielki chillout. Ole! Ole! Final ole jeszcze będzie na pewno. Ole! I po chłopie. Excellent job. Zbieram tego expa. Nie wiem dokładnie, jak się przelicza exp do levelowania postaci, natomiast no, biorę go, jakbym tutaj zginął od jakiegoś chain reaction, to byłoby to turbo śmieszne, przyznam. Może się uda jeszcze zginąć, ale chyba nie. Dobra, do bazy. Także widzicie, tak ten gunner potrafi działać. Jest to taki tradycyjne podejście do takiego brotato, właśnie maksymalnego ultra buildu, kiedy projectile lecą w każdą możliwą stronę. Więc ten build jest przede wszystkim pokazem takiej tradycji w tym gatunku. Tak jak i generalnie cała postać gunnera, co ma oczywiście swoje plusy i zwolenników takiego bardzo tradycyjnego gameplayu. Co ciekawe, patrzcie, aż 700 tysięcy fire damage'u zadałem w tym ranie. 12 tysięcy kinetic, 12,5, ale... przepraszam, 12 milionów kinetic damage'u, natomiast 700 tysięcy fire'a to wciąż jest dużo. Całkiem sporo nabitego. No, oczywiście BRT 11 milionów odpowiedzialne jest. Zdecydowanie za cało. Chyba, że tu się wliczają te wybuchy, prawda? Te wszystkie eksplozje, wybuchy też. Self robaków pewnie się wliczają w ten ogień damage, dlatego tak to wygląda. Dobra. Dzięki za oglądanie do następnych krasnolowych odcinków, bo na pewno jeszcze parę z tego tematu uda mi się nagrać i na pewno też takie final bidy i potem 5 map hazardy i ich przechodzenie także się tutaj pojawią. Także do zobaczenia.